Ale się jaram dzisiejszym odcinkiem i mam nadzieję, że wy także, bo czekają nas naprawdę fajne transfery. Jeżeli cieszycie się z tego powodu, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej materiałów i oczywiście zapraszam na stronę ergol.com, tam z hasłem KOZA10 macie 10% zniżki. Raczej nie na koszulki Wenecji, na pewno nie takie, bo ta to jest w ogóle stara i słaba, nie będę ukrywał. To nie jest najlepsza koszulka, jaką mam piłkarską, ale znajdziecie tam prawdopodobnie koszulki swoich ulubionych zespołów i taka zniżka 10%, no panie. 10% to jest naprawdę dobra zniżka. Słuchajcie, rozpoczynamy dzisiejszy materiał. Przed nami oczywiście gdzieś tam w perspektywie spotkanie z Lecce za około 10 dni, ale to nas na razie nie interesuje. W tym momencie czekamy na raporty odnośnie zawodników wolnych, bo jest sporo zawodników wolnych, których chcemy u siebie zobaczyć. Chcemy ich podpisać, chcemy dać im kontrakty, pieniądze, a chcemy, żeby oni dawali nam punkty. To nas interesuje. Czekamy zatem na scoutingi, ale no nie Vito Manone. Ten nas interesuje średnio, chociaż jego dodamy sobie do listy, ponieważ może być to nasz rezerwowy goalkeeper, ponieważ nie wykluczam, że w momencie, w którym znajdziemy bramkarza, w miejsce bramkarza, którego teraz mamy, tego puścimy, bo uważam, że on zasługuje na to, żeby nie być drugim bramkarzem, zasługuje na to, żeby gdzieś być jedynką albo dwójką w dużo lepszym zespole. Paxton Pomykal wygląda rzeczywiście ciekawie, tak jak pisaliście to w komentarzach, ale w tym momencie nie jestem przekonany, czy tego zawodnika będziemy sprowadzali. Jest oczywiście Stefano Sturaro, który zaliczył straszny zjazd w moim odczuciu. Wow. Mamy go na liście, ale wątpię, żebyśmy z niego korzystali na razie. Tutaj nie widzę nikogo ciekawego wśród tych zawodników, których mamy. Oczywiście Lacz jest ciekawy, ale tak jak mówię, no mamy, wielokrotnie już to mówiłem, mamy za dużo fajnych młodych napastników, obrońców, no i nie możemy sobie pozwolić na tego typu sytuacje. No słuchajcie, no tak jak myślałem, Baseli doskonały piłkarz dla nas, ale już ubiegł nas Espanyol. Ale tutaj mamy dwóch piłkarzy, których bierzemy i to bierzemy ich w ogóle z zadowoleniem większym niż wielkie. Federico Di Francesco, damy mu pracę, chcą go ściągnąć inni, ale nie wezmą go inni, weźmiemy go my, idealny piłkarz do tego, co potrzebujemy. Słuchajcie, rezerwowy napadzior to będzie, może też grać na różnych pozycjach, on chce być ważny, nie chce być ważny. Federico, ty jesteś doskonały. Nie chcę być ważny, więc powiem szczerze, ja mu mogę dać 5-letni kontrakt. Jeżeli on nie chce być ważny, to dla mnie nie jest to problem. Nawet 4 lata może z nami zostać. To mi się podoba i to będzie podobny transfer do Verdiego, bo to jest tego typu zawodnik, mam wrażenie. No ale jest to transfer darmowy, w sensie braku opłaty za pozyskanie zawodnika. No dobrze, mamy zatem to zrobione. Jeżeli chodzi o opłatę, którą możemy mu zaproponować, moja propozycja to 25 tysięcy plus 4-krotność twojego wynagrodzenia tygodniowego w bonusie. I oni są zadowoleni. Ja także jestem zadowolony. Mam nadzieję, że tak samo pójdzie nam z Decilio. Słuchajcie, jeżeli udałoby nam się ściągnąć Matię Decilio, to uważam, że to by było naprawdę super sprawą. Jeżeli chodzi o bramkarza, no to wtedy ściągnęlibyśmy sobie Vito Manone oraz golkipera podstawowego i mieli jeszcze, wydaje się przynajmniej w teorii, kupę siana na środkowego obrońcę, bo środkowego obrońcę z prawdziwego zdarzenia potrzebujemy. I to jest nasz najważniejszy transfer, którego musimy dokonać. Powiem ci tak, Matia, ważny, wolałbym ci... bo ty będziesz chciał być kluczowy, tak sądziłem i jakby na to byliśmy gotowi, ale zawsze staram się tutaj, wiecie, zejść troszeczkę z tym, co możemy zaproponować. 4-letnia umowa, do 33 roku życia uważam, że Decilio będzie w stanie być ważnym elementem tej drużyny. Nie mówię, że koniecznie będzie elementem kluczowym w sensie zdobywania, znaczy w sensie bycia podstawowej jedenastce, ale wydaje mi się, że przez 4 lata spokojnie jesteśmy w stanie go tutaj u siebie mieć i będzie grał. Powiem szczerze, ja to akceptuję. To jest fajna propozycja, to jest bardzo dobra propozycja. No i co? Witamy dwóch zawodników, słuchajcie. Na początku odcinka BOOM jeden transfer, BOOM drugi transfer i to były naprawdę dobre transfery. Słuchajcie, no... to jest dla nas, to są dla nas wzmocnienia naprawdę genialne. Widzimy, że Stuttgart jest zainteresowany Amartejem i powiem szczerze, no to jest piłkarz, który mnie także bardzo interesuje. Tylko pytanie jest teraz takie. Czy my chcemy wypożyczać zawodnika, czy chcemy go pozyskać? No i tu trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo jest ono istotne. Przede wszystkim, no możemy sobie już teraz robić zmiany w składzie.
No bo ten skład wygląda coraz, coraz lepiej. No zobaczcie na to, pyk. I Francesco tutaj zmieni sobie naszego drugiego bramkarza, pyk. No i to jest piękna sprawa. Jak będzie trzeba grać na szpicy, to jeszcze nie jest na to gotowy i to trzeba zauważyć. No to wtedy Mertens na szpicy. Mertens nie może grać na szpicy. To ciekawe. Więc tu trzeba będzie zwrócić na to uwagę. Dobrze. Ale powiem tak, jakby... nie jest to dobra informacja, ale jest to i tak piłkarz, który jest dobrym wyborem, a musimy go po prostu przerobić na tę pozycję naszego drugiego napastnika, więc ważne, że już teraz to widzimy, żeby jak najszybciej wziąć się z nim do pracy. Zatem weźmiemy sobie tutaj rozwój, no i tych zawodników, którzy jeszcze nie mają pozycji, znaczy nie mają rozpisanych... nie mają rozpisanych zadań, to od razu tych zawodników sobie tutaj bierzemy. Ty masz być defensywnym obrońcą. Jakby to jest moje zadanie dla ciebie. Nic skomplikowanego, Matia. Jeśli chodzi o Rovelle, to ten zawodnik od razu wskakuje w rolę pomocnika defensywnego, bo na tej roli, w tej roli go widzimy i tutaj będziemy musieli go jak najmocniej rozwijać pod tym względem. No i mamy tutaj jeszcze Di Francesco. No i właśnie z tobą, chłopie, trzeba popracować nad strzałami, bo one nie wyglądają dobrze, więc dajemy mu bombardiera i liczymy na to, że pod tym względem chłopak się wyrobi jak najszybciej. No ale słuchajcie, to naprawdę jest fajnie wyglądający skład. To już jest jedenastka, która spokojnie może walczyć o ten środek tabeli, ale ja chciałbym nawet więcej i ja chcę więcej i mam nadzieję, że nam się to uda. Raporty, jeżeli chodzi o młodzież, jak na razie nie przekonują. Trzeba przyznać, że tutaj dosyć marnie to wygląda. No dobra, tu jest wszystko zrobione ok. Powiem szczerze, tak patrząc teraz na ściągnięcie tego Di Francesco, który może grać tutaj spokojnie, mam trochę nową wizję. Znaczy, mam wizję tego, że pozbędziemy się Belga. No tak, pozbędziemy się Belga i w miejsce Belga będzie można kupić napastnika jeszcze, młodego, ciekawego. I chyba tak zrobimy, bo mamy teraz naprawdę duży pieniądz i możemy nim sobie spokojnie obrócić. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby się na to zdecydować. Bo nie musimy być tak ostrożni jak w poprzednich sezonach. Mamy około... Dobra, z napastnikiem poczekamy. Z napastnikiem poczekamy, bo obrona i bramkarz to jest to, co powinno być dla nas teraz najistotniejsze, więc nie chcę się tutaj, wiecie, rzucić na ofensywę, która jest super zagospodarowana, żeby zaraz z tego wszystkiego żałować. Powiem tak, Salvatore Sirigu wydaje się być ciekawą opcją, ale nie wiem, czy on już jednak nie jest za bardzo po drugiej stronie rzeki. Gdyby udało nam się go wypożyczyć, no ale to nie ma takiej opcji. Jest oczywiście Radu. I my Radu sobie prześledzimy, bo może się okazać, że to będzie piłkarz, który nas interesuje. Mamy zatem Radu, bramkarz. To jest on, 25 lat, bardzo fajny wiek. Ja przy okazji chciałbym zobaczyć polski akcent, ale nie polski akcent dlatego, że jest polskim akcentem, tylko dlatego, że jest bardzo, bardzo solidnym bramkarzem w Serie A. No i gra w Bolonii, która, umówmy się, ostatnimi czasy nam raczej ustępuje i patrząc na projekty sportowe, to ta jakby, to jest Bolonia, to jesteśmy my i tutaj jest troszeczkę zmiana warty, powiedziałbym. Dlatego też bardzo chętnie chciałbym zobaczyć jeszcze Skorupskiego i wydaje mi się, że to może być bramkarz naprawdę interesujący. No tylko kwestia teraz jest środkowego obrońcy i to jest coś, o czym trzeba pomyśleć, bo potrzebujemy środkowego obrońcy z prawdziwego zdarzenia. Jakby to jest dla nas w tym momencie najistotniejsze, żeby to był zawodnik, na którego patrzymy i myślimy sobie, wow, nie? Jakby wiemy, czemu go kupiliśmy, wiemy, czemu wydaliśmy te pieniądze. Takim zawodnikiem na pewno jest Acerbi. Pytanie tylko, czy on jest warty tych pieniędzy, bo moim zdaniem niestety nie. Moim zdaniem niestety... to są za duże wymagania finansowe. 7 milionów i na przykład ktoś dorzucony. To byłoby coś, co by mnie osobiście interesowało. Swoboda. I 25%. Dla nas to jest deal doskonały. Dla nich wątpię. No właśnie. To jest to, o czym mówię. Odrzucamy klauzulę odstępnego. No spróbujemy tutaj... znaczy, albo dodamy ją, ale spróbujemy tu ich jak najbardziej na ten hajs ściągnąć, no zobaczymy. No ale 12 milionów, słuchajcie, to jest za dużo dla tego piłkarza. Gdyby on był 2 lata młodszy,
Jasne, ale w obecnej sytuacji to jest absolutnie stanowczo za dużo. I no, szukam w głowie teraz piłkarza właśnie dużej klasy, który byłby w stanie wejść do naszej obrony i wiecie, zrobić dużo. Oczywiście moglibyśmy pomyśleć o tym, co zrobiliśmy kiedyś, czyli powrót Thiago Silvy do Serie A. Ale no tego nie widzę, przyznam szczerze. 37-letni Thiago Silva. Poza tym to już nie jest też ten poziom, którego ja oczekuję. My potrzebujemy tutaj kogoś troszeczkę lepszego. Takie jest moje zdanie. Chciałbym, żeby ten obrońca jeden miał 80, żeby to był taki prawdziwy generał tej naszej defensywy. Taki, no, jak Kamil Glik w reprezentacji Polski troszeczkę, no nie? Jest jeden zawodnik, który chodzi mi po głowie, ale nie mam absolutnie pojęcia, z czym jadłoby się ten transfer. Tobi w Alderweireld. Gdzieś ty, chłopie, zawędrował. Do Brazylii. Gdybyśmy go z powrotem z tej Brazylii ściągnęli. Duże nazwisko piłkarskie. No ale też duża wartość. Trzeba przyznać, bardzo duża wartość. To jest moja propozycja. Za niego dychę mogę dać. No ale ja zdaję sobie sprawę, że ja schodzę tutaj bardzo poniżej tego, co mają te zespoły, wiecie, wypisane. Ja zdaję sobie z tego sprawę, nie? Jakby ja często nie liczę, że to się uda i jakby myślę, że widzicie to po mnie, że ja nie mam jakichś gigantycznych nadziei na to, że taki transfer przejdzie, więc wydaje mi się, że tutaj jakby mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego wszystkiego sprawę, że ja się nie łudzę, ale czasami warto spróbować taką propozycję złożyć, bo anusz okaże się, że ktoś się na nią zgodzi. No i nie ukrywam, że to byłoby naprawdę takie wzmocnienie, które mnie by mega, mega, mega ucieszyło. Patrzymy na Manchester United. Jest oczywiście tam Phil Jones, jest tam Mats Hummels. No ale to nie są zawodnicy, których możemy, znaczy Phila Jonesa mógłbym kupić, ale nie chcę. Matsa Hummelsa chcę, ale nie mogę. Tak to czasami w życiu bywa. Zobaczmy, kogo Manchester City posiada w swoich szeregach. Czy na przykład mają... Powiem szczerze, myślę o Fernandinho na środku obrony. Lepsza opcja niż Thiago Silva, bo na pewno tańsza. Powiem szczerze, emerytura w Wenecji, Fernandinho. Gdyby to nam się udało, o mój Boże, to by była piękna historia, bo to nam pozwala wtedy naprawdę myśleć o ciekawych rzeczach. Roczne wypożyczenie... Okej. Czuję, że nam się to nie uda, ale 50-50. Jeżeli on się zgodzi, to słuchajcie, naprawdę mamy wtedy turbo doświadczonego zawodnika w naszych szeregach. Szatnia zyskuje na kimś takim naprawdę mega, a mamy czas na to, żeby albo sobie stworzyć kolejnego środkowego obrońcę, no albo żeby poszukać jeszcze i pozbierać ewentualny hajs, no i też możemy wtedy włożyć pieniądze w atak i tak dalej. No, wątpię, że nam się to uda. Będę szczery, no wątpię. No ale zobaczymy. Na miejscu Fernandinho byłbym ciekaw takiej przygody. Wenecja, to by było coś. Jest zainteresowanie w Tolisso, no ale to jest zawodnik, którego mamy tam w sumie. Trochę nawet nie wiem czemu znajduje się na naszej liście. Czekamy zatem na to, co wydarzy się tutaj dalej. Jaka będzie odpowiedź? Przychodzi do nas Fernandinho. Ale to jest wzmocnienie, słuchajcie. No to jest piękna sprawa. Wiemy też, jak wygląda Ospina. Powiem szczerze, Ospina wygląda bardzo ciekawie. Ospina wygląda bardzo ciekawie. I jestem jeszcze ciekawy tego scoutingu Skorupskiego. Zobaczymy. No ale mamy teraz większy budżet przede wszystkim. No i to jest fenomenalna sprawa. Więc to cieszy mnie. No, jak widzicie, jestem mega zajarany. Zobaczymy też tego Radu. No ale sytuacja przed sezonem, no to jest coś fantastycznego, zobaczcie. Mamy tego Fernandinho, jego od razu przerabiamy na środkowego obrońcę, bo to jest to, co dla nas najważniejsze. 2 tygodnie to zajmie, no i będziemy mieli gościa, który tutaj tym naszym dzieciakom będzie w stanie coś podpowiedzieć, a jeszcze do niego możemy ewentualnie dokupić tego środkowego obrońcę. Więc ja jestem mega, mega zajawiony tym, co się tutaj wydarzyło. Czekamy zatem na mecz z Lecce. Wydaje mi się, że do tego spotkania Fernandinho jeszcze nie przystąpi, chociaż w sumie mógłby.
Zobaczymy. I mamy informację o tym, że Fernandinho mógłby być kapitanem, ale kurczę, no ja nie chcę dawać wypożyczonego zawodnika na kapitana. Tak to troszeczkę mnie, wiecie, no słabe to jest moim zdaniem. Dobra, gramy z Lecce. Zobaczmy sobie drużynę na to spotkanie. Wydaje mi się, że Fernandinho zasiądzie sobie tutaj na ławce rezerwowych. Na razie, wiecie, na spokojnie. Skład jest fajnie ułożony, skład jest gotowy. No i proszę, żebyśmy to spotkanie wygrali, panowie, bo to jest turbo istotny mecz. I wygrywamy 2-1. Esposito strzela oraz Esposito strzela. Tak więc nasz kapitan, młody, nasz wychowanek, pięknie sobie tutaj poradził w tym meczu. Dostajemy propozycję za Fiordilino, ale to jest moment, w którym ja jeszcze nie jestem gotów go sprzedać, przyznam szczerze. Więc no, zobaczymy. Ale powiem, że to ściągnięcie Fernandinho uważam, że jest naprawdę super opcją. No bo dostajemy tutaj gościa, który w tym środku obrony, no to jest profesor, nie? To jest naprawdę... To jest coś, co mi się naprawdę podoba, bo zyskała ta drużyna mnóstwo doświadczenia i to takiego, które no myślę, że bardzo, bardzo było nam potrzebne i liczę, że nam się przyda. Hector Herrera przychodzi do BVB, fajnie, gratuluję. Tutaj jest Gabriel, no czekamy na tego Radu, bo to jest coś, co mi interesuje. Albo Radu, albo Skorupski. No i transfer jeszcze jednego Esposito do drużyny, to by było coś. Dostajemy propozycję za Henriego z Monaco, ale my ją w tym momencie odrzucamy, bo Henri w tym sezonie jeszcze z nami zostaje. Podjęliśmy taką decyzję, dostał nowy kontrakt, nie chcemy go w tym momencie sprzedawać. Wiemy, że Charlie Musonda dostaje propozycję z nim wypożyczenia, ale my w tym momencie Musondą jakoś strasznie się nie interesujemy. Zastanawia mnie... Czy ten Amarty jest, ale on wypożyczony jest, kurczę. Bo gdybym ja jeszcze poszedł po tego Amarteja i by nam się to udało, to by sytuacja była w ogóle super w obronie, bo mielibyśmy dwóch obrońców środkowych, na których byśmy tak zwracali uwagę, ale tak wiecie, I mielibyśmy tą naszą młodzież, na którą byśmy mogli, wiecie, stawiać i oni by się fajnie rotowali. No jest też ten Dawidowicz, ale nam go nie wypożyczą, to jest bez sensu. No oczywiście Ainsley, ale to nie jest środkowy obrońca. No tutaj już dalej patrzymy, że nie ma środkowych obrońców. Jest tutaj także ten Gagliardini, ale w tym momencie my Gagliardiniego nie potrzebujemy, bo mamy super, jakby jeżeli chodzi o środek pomocy, jesteśmy super zabezpieczeni. W tym momencie z Interem będziemy rozmawiali na temat zawodników ofensywnych, ale jeżeli chodzi o środek obrony, to jest fajnie. Tutaj mamy Mazokiego, który będzie sobie jeszcze wchodził z ławki. Tutaj mamy Calafioriego, którego chcę ogrywać na dwóch stronach defensywych. Chcę z niego zrobić uniwersalnego bocznego obrońcę i mam nadzieję, że nam się to uda. No dobrze, no ja powiem szczerze, jestem naprawdę zadowolony. Nie mamy zbyt wiele szybkości w tej obronie, no ale nie można mieć wszystkiego. Uważam, że naprawdę fajnie. Fajnie się to okno nam układa. Kieran Trippier powraca do Premier League, do Evertonu. Ciekawy transfer. Taki w sumie, powiedziałbym szczerze, możliwy i też cena taka o tyle prawdopodobna, że Everton lubi zapłacić dużo za piłkarza, a wiemy, że Atletico bardzo sobie ceni Kierana, a my, proszę bardzo, mamy do zrobienia dwa treningi. Tak więc treningowa robota zrobiona. Przed nami widzę, że pierwszy mecz w lidze z Juventusem. Łatwiutko. No, będzie masakra. No ale spokojnie. Wierzmy w siebie, słuchajcie. To był naprawdę fajny sezon zeszły. Teraz jesteśmy dużo lepszym zespołem. No i miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie to wyglądało. Mamy możliwość zmiany pozycji Fernandinho. Niestety nie wpływa to pozytywnie na jego ocenę ogólną, ale myślę, że jeżeli będzie dobrze regularnie grał, to ta ocena nie będzie nam spadała w tym sezonie. No, plan mam taki, żeby dołożyć tu jeszcze jednego środkowego obrońcę. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejna propozycja za Henriego, ale my nie chcemy go sprzedawać w tym momencie. No więc co, gramy z Juventusem. Na to spotkanie w moim odczuciu jesteśmy gotowi. No, skład jest taki... No najlepszy, jaki możemy sobie wymyślić i wymarzyć. Jedyne co, to tutaj zobaczymy zamiast ciebie Gabię. No i to wszystko. Tak sobie to zapisujemy, bo Gabia będzie tutaj naszym stałym rezerwowym. No trzymajcie kciuki, żeby udało nam się wygrać z Piemonte Calcio, ale no będzie mega ciężko, nie oszukujmy się. 2-0. No. Tak czuliśmy, tak zakładaliśmy, że...
że jeszcze z tymi wielkimi walczyć nie będziemy i nie możemy. No ważne jest to, żeby powtórzyć wynik z zeszłego sezonu. To by było naprawdę super i to by, uważam, było naprawdę dużą rzeczą. Mamy przełożone spotkanie, spoko, bardziej interesuje mnie o właśnie to, co mamy teraz. Jak wygląda Radu i jak wygląda Skorupski, bo jednego z tej dwójki planujemy kupić. Radu wygląda cudownie. Skorupski wygląda trochę gorzej, ale jest duża różnica w pieniądzach, które płacimy za tych zawodników. I tak, tak naprawdę tutaj mamy trzech kandydatów do tego, kogo moglibyśmy ściągnąć. Choć szczerze, jest jeszcze Salvadore Sirigu, którego warto by było wziąć pod uwagę. Więc mamy taką topową trójkę bramkarzy. I kogoś chcę kupić, kogoś musimy kupić, bo uważam, że ten nasz golkiper to nie jest ten poziom, więc wydaje mi się, że możemy mu po prostu powiedzieć, że z nim nie przedłużymy kontraktu i dodać go do listy transferowej. Niki będzie kończył karierę po tym sezonie, spoko. Więc co, przechodzimy zatem do tej listy transferowej, trzeba podjąć decyzję, bo tak, można by było kupić najmłodszego z tych wszystkich, nie, najmłodszy jest Radu, więc tak, można by było kupić Gabriela, 5 milionów 16 tysięcy to jest tania opcja, trzeba przyznać. Jest Radu, najdroższy, ale także najmłodszy z tych wszystkich bramkarzy, jest Ospina, najstarszy i wcale chyba nie najtańszy, jest Łukasz Skorupski, 31 lat, fajny wiek, przepraszam, fajna cena, bo 4 miliony. Mamy oczywiście Manone jako ewentualnego rezerwowego. Areola, no to jest, nie ma możliwości, że przed na wypożyczenie, szkoda. No chyba, że ktoś nam wypożyczył tutaj swoją gwiazdę w bramce, jak Hradeckiego, no ale takiej opcji nie ma. No i jest Salvadore Sirigu. 3400, 13 ten, ale to jest 35 lat i obawiam się, że to już jest troszeczkę... No to jest na pewno doświadczenie. Ale wydaje mi się, że to jest trochę za stary bramkarz. To jest troszeczkę za stara opcja. No najbardziej kusi Radu, ale to brakuje nam wszystkie opcje. Więc wychodzi na to, że ten Skorupski jest najciekawszą propozycją. Albo Sirigu. Albo Skorup, albo Sirigu. Tylko na ile starczy nam Salvadore? Na sezon? Czy na mniej? To jest pytanie. Sirigu ma tę przewagę, że w tym sezonie, nawet jeżeli zacznie nam lecieć na łeb na szyję ta ocena ogólna, no to zobaczmy, o ile on jest lepszy od Skorupskiego. Skorupski to jest 76, to mamy 6 punktów oceny ogólnej różnicy. Nie wierzę, żeby Sirigu miał spaść nam tak nisko. Z drugiej strony, no kurczę, piłkarz grający w PSG, ale wiecie co, nigdy w karierze Skorupskiego nie kupiliśmy. No. To też jest jakiś argument, prawda? No chyba, że nie wypożyczą nam Radu. Porozmawiajmy z Interem, ale nie widzę tego, przyznam szczerze. Nie widzę tego, nie czuję tego. Ja bym zaproponował im wtedy naszego bramkarza oraz 7 milionów i 25% od ewentualnego kolejnego transferu, ale nie widzę tego, żeby to nam się udało. 17 milionów, no nie ma opcji, nie ma opcji. Tym bardziej, że z Interu chcemy wyciągnąć jeszcze jednego zawodnika, więc czuję, że po prostu tutaj się z nimi, no niestety, nie dogadamy. Zatem... No zobaczmy, czy któregokolwiek z nich by nam puścili na wypożyczenie, bo jeżeli tak, no to w ogóle by to załatwiało nam sprawę, prawda? No ale niestety tutaj takiej opcji nie ma. No Gabriel to w ogóle nie istnieje taka możliwość. Sirigu, no to już patrzyliśmy, że nie istnieje taka możliwość. Tak naprawdę, ten Gabriel też jest ciekawą opcją, bo to jest 5 milionów, 2 lata młodszy niż Skorupski. Czy ma jakieś cechy, Gabriel? Ma taką samą jak Skorupski. No jest to też niegłupia opcja. Mi po głowie chodzi jeszcze jeden transfer, ale to tak tylko chcę wam pokazać, bo to by była... to jest melodia za sezon 2 raczej, bo nie widzę innej opcji. Keylor Navas, 35 lat, no to by było... Oh, to by było cudowne wzmocnienie. Wypożyczylibyście nam go? No raczej nie, no ale Keylor to by był zawodnik, który chce zostać, wiecie, w Lidze Mistrzów i tak dalej, więc w sumie wiecie co? Można by było pójść w taki hazard. Kupić... można by było kupić... No bo jeszcze po głowie mi na przykład chodzi taki Sportiello. Jak wygląda jego sytuacja teraz? No bo on jest cały czas w Atalancie. Tak. No a oni mają jeszcze przecież Musso. Okej. Zaraz się może okazać, że tutaj... robi się bardzo ciekawie, bo jeżeli nam się uda wypożyczyć Marco Sportiello,
no to w tym sezonie goalkeepera mamy załatwnego i dopiero na przyszły sezon będziemy musieli się zastanawiać, a może się znajdzie ktoś, komu będzie się kończyła umowa. Słuchajcie, Marco Sportiello to by była ciekawa opcja. No bo ja go szacuję co? Na 76 oceny ogólnej około. Mati Kas przychodzi do Bayeru Leverkusen za niemały pieniądz. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Interest in Cho, spoko. Mamy informację spoko o reprezentacji. Dostajemy propozycję za Gabię. Zobaczmy, co się tutaj dzieje, ale oni chcą nam dać... pozwolicie, że ja to odrzucę po prostu, bo to się nam nie uda. Rozmowa ten. No dobra, tak więc zadowolony w ogóle jest Luka, że go wystawiamy na listę transferową. No więc tak, czekamy. Czekamy teraz w takim razie na mecz z Romą, a potem zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No bo to też pozwala nam cały czas, jeżeli to będzie dobry bramkarz, Sportiello, to pozwala nam kupić tutaj naprawdę wartościowego... To pozwala nam kupić naprawdę wartościowego środkowego obrońcę. I wtedy będzie można myśleć o naprawdę wydaniu dużych pieniędzy. I na to liczę. Gramy z Romą w Rzymie i przegrywamy 2-0. No jak na razie to nie jest udany start sezonu. To trzeba też zauważyć niestety. I dlatego uważam, że jeszcze jeden środkowy obrońca jest nam potrzebny. No czekamy na informacje, jeśli chodzi o Sportiello. On do nas przychodzi. Zobaczmy zatem, z czym... Czy dobrze myślałem o jego ocenie ogólnej? Tak jest, no zobaczcie. Sportiello wskakuje sobie tutaj i mamy na rok goalkeepera. No i uważam, że to jest... Uważam, że to jest bardzo fajne wzmocnienie. Piłkarz z doświadczeniem także w Lidze Mistrzów, bo przecież dla Ladei brał udział w Champions League. Więc uważam, że to jest super. No i mamy ostatni dzień okna transferowego na transfer obrońcy. No, to jest teraz nasz cel. Transfer jeszcze jednego obrońcy. No i oczywiście transfer napastnika. Tylko ja najpierw chcę pójść po obrońcę, a nad napastnikiem będę myślał dalej. Bo jeśli chodzi o napadziorów, to oczywiście tutaj mamy albo Esposito do wzięcia, albo do wzięcia mamy tego Cho, chociaż on przechodzi do Bayernu z tego, co widzę. No albo jest Salcedo. Ja osobiście najbardziej chciałbym... No Salcedo jest wielkim talentem, nie? Więc zastanowiłbym się nad nim. No ale to zaraz. To zaraz. Na razie chciałbym zobaczyć środkowego obrońcę. To mnie w tym momencie interesuje. Tylko że na naszej liście tak naprawdę... No mało jest piłkarzy, których ja bym tak chciał. Bo Eric Garcia do nich nie należy. Facio już do nich nie należy. No a Acerbi należy, no ale tu rozmawialiśmy o tym, że to moim zdaniem są bardzo, bardzo duże, za duże pieniądze za tego zawodnika i ja tego transferu zwyczajnie nie widzę. Możemy oczywiście zobaczyć, jacy są wolni zawodnicy, jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy. Taka specyfikacja tutaj na CB tylko sprawi, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj duże możliwości wyświetlenia, może nawet i wszystkich. No tylko, że wątpię, żeby w tym momencie zostali tutaj zawodnicy, których rzeczywiście byśmy chcieli, że zaraz nam pokaże się nazwisko takie, że ja sobie pomyślę: o matko, to jest nasz środkowy obrońca, to jest nasz jakby lider defensywy. Bo nie widzę takowego cały czas. Schodzimy coraz niżej i nie ma tu nikogo, czyje nazwisko by sprawiło, żebym wpadł w jakąkolwiek ekscytację, nie mówiąc o przynajmniej lekkim zadowoleniu. No bo widzicie, no coraz niżej, jesteśmy koło litery K, no a do tej pory myślałem, że Lorą Kościelny. No, Lorąta Kościelnego bym rozważył, przyznam szczerze. No nie, no ale tu widzicie, schodzimy coraz niżej, no i nie ma nikogo ciekawego. Możemy sobie zobaczyć jeszcze ewentualnie Włochów, chociaż mam wrażenie, że już wszystkich z Italii prześledziliśmy bardzo dokładnie i raczej nam nie czeka tutaj nikt ciekawy. Oczywiście, no, teoretycznie zobaczyć można Anglików i spróbować zrobić ruch taki jak z Tomorim, czy też jak z Smallingiem, ale wątpię, żebyśmy znaleźli tutaj jakiegokolwiek Anglika, który nas interesuje. Rzecz jasna, ciekawe reprezentacje, jak zwykle w kontekście też w kontekście Serie A, no to są... Wiecie co? Prześledźmy go sobie, bo on ma ciekawe statystyki, jeżeli chodzi o siłę, więc chętnie go sobie zobaczę. Nie mówię, że go weźmiemy, ale jest ten. Więc to są ciekawe narodowości w kontekście Serie A. Mi chodzi po głowie jeden zawodnik. To jest ten, którego nie ściągnęliśmy, który był w Borussii.
ale no to zaraz będziemy się zastanawiali, jeżeli chodzi o Argentyńczyków, nikogo nie ma. Damy sobie jeszcze jedną narodowość, tylko chciałbym zobaczyć, czy Kolumbia ma kogoś ciekawego do zaoferowania, więc ten rynek Ameryki Południowej penetrujemy, ale niestety bez szału. Jest jeszcze jeden w sumie zespół, który warto by było prześledzić, a mianowicie chodzi mi o Urugwaj. Na przykład, co się dzieje z takim Godinem, co się dzieje z... No głównie o niego mi chodzi, ciekawy jestem. No on niestety ma klub, swoją drogą, gdzie się znajduje Godin, zobaczmy. Cały czas jest w Cagliari, czy gdzie indziej poszedł? Diego Godin, 36 lat, 77. Ja go nawet go sobie tutaj nie dodamy, bo to nie ma sensu. No ale powiedziałem o Smallingu i ciekawy jestem pozycji, jaką zajmuje on obecnie w Romie. Bo to jest fajny zawodnik, ale on kończy karierę też po tym sezonie, więc nie ma możliwości wypożyczenia go. A też wątpię, żeby z Serie A ktoś chciał nam swoich zawodników wypożyczyć, przyznam szczerze. Oczywiście zajrzymy jeszcze do tych dużych klubów, jakby z nadzieją na to, że będzie tam ktoś, kogo moglibyśmy od nich albo kupić, albo wypożyczyć. Na przykład taki Ibaniez do wypożyczenia, to byłaby dla nas opcja doskonała. Tym bardziej, że tutaj jest paru ciekawych środkowych obrońców. Może się okazać, że oni Brazylijczyka byliby nam w stanie udostępnić, ale jest w dobrej formie, co znaczy, że gra jak gra, to nie ma opcji, żeby się go pozbyli, ale Ibaniez to by było na pewno coś. No przejdźmy sobie dalej jeszcze, zobaczmy Juventus, czy tam wrócił Romero, Demiral, bo ja nie pamiętam, czy tam były zasady wypożyczenia, czy nie. Jest Rugani, Daniele Rugani na wypożyczenie, to byłaby ciekawa opcja, ale niestety takiej możliwości nie ma. No mnie boli najbardziej strata tego Amarteja, bo to był zawodnik, po którego powinienem pójść i tutaj pluję sobie, nie ukrywam, w brodę, że na to się nie zdecydowałem, bo to jest piłkarz, którego powinniśmy ściągnąć. Donny van den Beek w Juve, to jest fajny transfer Juventusu. Nieprawdopodobna jest jego przygoda z Manchesterem United na razie. No jest Rahmani, ale oni nam Rahmaniego nie wypożyczą raczej. No nie ma opcji, no przecież. To by było bardzo dziwne, gdyby się zdecydowali na to. Mają Czelika, to jest bardzo ciekawy transfer. No dobra, ale nikogo, kto by nas interesował, nie ma. Milan tu raczej nikogo nie będzie miał, chyba że Caldare. To by była ciekawa. To by było ciekawe podejście, wypożyczenie Caldare po raz kolejny. Jest oczywiście Kier, no ale jego nam nie oddadzą. Ale powiem szczerze, no Caldara jest bezpiecznym zagraniem tutaj. No, to się może okazać, że my znowu weźmiemy Caldarę do siebie. On nie miał fenomenalnego sezonu, ale wydaje mi się, że to by było naprawdę bezpieczne zagranie, wypożyczyć do nas Caldarę, wypożyczyć od nas na przykład Gabię. No zobaczmy, jaką wy chcecie... Na 2 lata, gdybyśmy go wzięli, co wy na to? Rok. Bo nie wierzę, żebyśmy znaleźli kogoś lepszego teraz, przyznam szczerze. I to jest mój problem, że nie mamy jednego zawodnika, na którego w tym momencie patrzymy i myślimy sobie, to jest ten zawodnik, którego chcę, bo często cenowo to się absolutnie nie zgrywa. Więc gdybyśmy mieli wziąć Caldarę na teraz, na już, to ja naprawdę uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Znamy tego zawodnika, mamy naprawdę wtedy blok defensywny wyglądający ciekawie, mamy duże możliwości rotacji, no ja uważam, że to jest fajna opcja. Zobaczymy, czy on się zdecyduje przejść. Fede Valverde do Napoli, wy tego nie widzicie, ale on za 90,5 miliona niemalże przychodzi do Napoli. Dostajemy ofertę transferową z Belgii za tego zawodnika, my się na nią zgadzamy. No i w tym momencie, mając już Caldarę, możemy pójść po rezerwowego napadziora. I teraz trzeba zadać sobie tylko pytanie, kto to będzie. Czy będzie to Salcedo, czy będzie to Esposito? Esposito, jeżeli chodzi o cenę ogólną, swojemu koledze z zespołu nie ustępuje. Salcedo jest teoretycznie lepszy. 20 lat, Salcedo lat 20. Jedna cecha, cechy... 3. Więc tu mamy do czynienia z takim prawdziwym napadziorem. I powiem szczerze,
mi bardziej uśmiecha się ściągnięcie Esposito chyba. Bo kiedy spojrzymy na jego cechy, zobaczmy. Shooting 71, jak to wygląda u Salcedo? 64. No właśnie, tu znowuż mielibyśmy tak jak z tym napastnikiem środkowym, którego podpisaliśmy, że to nie do końca jest ta pozycja. I zobaczcie, mamy w tym momencie fajnie złożoną kadrę, moim zdaniem. Która ma moim zdaniem potencjał na wykręcenie podobnego wyniku co w zeszłym sezonie, a jeżeli nam by się to nie udało, to zostajemy z naprawdę dobrą poduszką finansową na to, żeby dokonać jeszcze wzmocnień. W dodatku, jeżeli się okaże na przykład, że Esposito będzie w stanie wygryźć, nie wiem, Auriego, to jesteśmy w stanie na przykład Auriego sprzedać i zrobić kolejne przejście jakby pokoleniowe w tej drużynie, jakby nie tylko pokoleniowe, ale jakościowe. On chce być rotacyjnym zawodnikiem, nie chce klauzuli odstępnego, chce kontraktu na 5 lat. To mi się podoba. No na razie damy ci propozycję 20 tysięcy kontrakt. No tu musimy ci uciąć tę pensję. Powiem szczerze, to mi się podoba. To jest, uważam, uczciwy deal i w moim odczuciu naprawdę zyskujemy bardzo fajnego zawodnika. I teraz tę kadrę, tak jak ja patrzę na to, naprawdę uważam, że mamy zamkniętą. Zobaczcie, jakich ciekawych zawodników pozyskaliśmy. Mamy dużo wypożyczeń, takich jakie chcę, takich, które mnie interesują. I te wypożyczenia będziemy wykorzystywali na pewno przez pół sezonu. W drugiej połówce będziemy już musieli bardziej myśleć o wdrażaniu naszych piłkarzy, no bo żeby oni bardziej się rozwijali. Ale pierwszą część sezonu możemy rozegrać tym wszystkim, co tutaj mamy. I uważam, że to wygląda naprawdę fajnie. I ja jestem z tego powodu, z tego co tu widzę, naprawdę mega zadowolony. I no, uważam, że ten skład naprawdę ma duży potencjał. Mamy sporą ławkę rezerwowych. Jest fajnie. Takie jest moje zdanie, trzeba będzie tylko nie pomylić Espositów. Ale uważam, że to jest naprawdę fajna opcja. Ten Cho, który nas interesował, poszedł do Bayernu Monachium. No, tak czasami bywa. Jeżeli przegrywać rywalizację o kogoś z Bayernem Monachium, to nie czuję, że jest to jakiś w jakimś stopniu ujma. To co istotne tylko, na sam koniec jeszcze musimy zrobić jedną rzecz, a mianowicie oczywiście ustawić tu development tym zawodnikom, których ściągnęliśmy. Zatem Sportiello, ja pana zapraszam do bycia sweeper keeper. Mamy to zrobione. Dalej mamy możliwość, no oczywiście, pracy z Esposito. No i tutaj pięknie on jest rozwinięty tak wszechstronnie. I myślę, że nie będziemy z tego na razie rezygnowali. Ale ja, wiecie co, w tym momencie chcę, żeby on popracował nad wykończeniem, więc ma być poucherem, czyli takim, wiecie, no, kończącym i zdobywającym bramy. No, to jest to, czego będziemy od niego oczekiwali. No i chciałbym także zmienić numer na koszulce. Wydaje mi się, że 11 będzie dla ciebie lepsza. Więc to jest ten, którego ściągnęliśmy. Sportiello dostał 23, nie ma problemu. Caldara dostał 24, spoko. Z nowych nabytków jeszcze patrzę. Tu mamy 21, to tak, tu 15, to wiemy. No i spoko. Ja jestem naprawdę, powiem szczerze, zadowolony z tego, jak to wszystko nam się poukładało. No bo wydaje mi się serio, że nie ma co tutaj narzekać na to, jak ten nasz skład wygląda w tym momencie. No i też czekam na wasze propozycje takiego lidera defensywy, żebyście dali mi znać, kogo na środek obrony powinienem kupić. Tylko tak jak mówię, ja chcę, żeby to był taki typ Acerbiego, Glika, Koulibaly'ego, takiego gościa, który, wiecie, dominuje. To musi być w tym momencie zawodnik, na którego nawet możemy dozbierać troszeczkę, ale chcę, żeby on przez najbliższe 2-3 lata był liderem tej defensywy. Chcę, żeby to był transfer, chcę, żeby to był taki transfer w naszej skali oczywiście, jak transfer Virgila van Dijk'a do Liverpoolu, czyli ściągamy zawodnika i ściągamy zawodnika, który jest w stanie nawet odmienić oblicze tej defensywy, jest w stanie odmienić oblicze zespołu. Dostajemy propozycję za Fiordilino, ale ja nie jestem gotów go w tym momencie sprzedać, bo nie wiem, czy będę go potrzebował, czy nie. Ważne, że sprzedajemy tego bramkarza za bardzo uczciwy pieniądz i uważam, że wymiana jakby Sportiello i tutaj to jest naprawdę spoko opcja. Bologna obraca gigantycznymi pieniędzmi, to trzeba zauważyć. Ciekawy jestem, jakie to rezultaty przyniesie, więc ja też mam nadzieję, że wy już w komentarzach piszecie styczniowe wzmocnienia, których powinniśmy dokonać, ale ja jestem naprawdę zadowolony, słuchajcie, jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to okno nam się poukładało, bo mamy pieniądze na kolejne okno, a skład w tym momencie jest, w moim przynajmniej odczuciu, naprawdę fajnie poukładany i to wszystko wygląda tak, że ma potencjał, także
także to ma szansę się udać. No, no bo tutaj widzicie, mamy i doświadczenie, i młodość, i bardziej wszechstronnych pomocników, takich ukierunkowanych tylko defensywnie i ofensywnie. No, uważam, że ta kadra jest naprawdę szeroka i jest turbo interesująca. No teraz będzie trzeba tylko podejmować dobre decyzje z tym, jak nią zarządzać, z rozwojem, no i z prowadzeniem tego wszystkiego. A czy uda mi się to wszystko poprowadzić? Jak to będzie wyglądało? Czy powtórzymy sukces z zeszłego sezonu? O tym wszystkim przekonacie się już jutro. Na ten odcinek Was zapraszam, a za dziś bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze co ja.